Hej, cześć, siemanko, witam was widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa. Już jestem u siebie, także widzowie, dzisiaj podsumujemy sobie wszystko, co się w ogóle dzieje. Także to, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że nasz klub dosłownie pęka. Ta Godzilla, to tutaj wiecie, to rozbijanie jaj, naprawdę za chwilkę sobie już ogarniemy. Możemy budzić naszego baza Godzilla, myślę, że no jak najbardziej możemy go obudzić. Ja oczywiście, widzowie, trafiłem czarnego baza Godzilla, już mam tą Godzilla, bo on jest w wersji czarnej, tej niebieskiej, takiej powiedzmy turkusowej w klubie i jeszcze w czerwonej. Aktualna moja ranga, widzowie, to Silver Trójka. Troszkę grałem, ale pogram więcej, ponieważ w tym sezonie mam, widzowie, chrapkę na Mastera. Pamiętajcie, widzowie, żeby wbić na eneba.pl, jeżeli szukacie tańszych gier albo tańszych doładowań do gier. Wszystkie linki macie w opisie. Może się uda Mastera wbić. Legendę to na pewno. Mamy premię do tej rangi, to się bardzo, widzowie, szybko wbija. Zaraz wam pokażę. Ale mistrza, no to chciałbym bardzo, bardzo wbić. Także zapatruję się na to. Wbiłem przed chwilą 1000, widzowie, na Piper. Musimy też odrobić na Jackie, na Larym i na Lili. Ale najważniejsze jest to, że zapatruję się tutaj na różne postacie. Na Tysiaka, na przykład Angelo, który, widzowie, nie wiem, czekajcie, gdzie aktualnie jest mutacja? Mutacja jest na zbiorach klejnotów i na napadzie. O, na napadzie by było ciekawie. Wiecie dlaczego? Bo Angelo ma teraz coś takiego, że na mutacji strzela 3 strzałkami naraz. Mega potężne. Co do, widzowie, jeszcze skinka, którego dostaniemy. Jest to skinek ze Squad Buster Shelly. I dosłownie tą Shelly dostaniemy, widzowie, jeżeli 30 milionów osób zarejestruje się wstępnie w Google Play właśnie na Squad Buster. Także, widzowie, jak was nie ma, koniecznie wbijcie i w Squad Buster, widzowie, będzie grane na pewno. Od 29 maja globalnie się gierka odpala, także mega sprawa. Bo słuchajcie, ja będę grał dopiero od globalnego wyjścia. Ja wiem, że ona jest dostępna już, że można sobie wbić i w ogóle, ale ja chciałbym, widzowie, globalnie zacząć. Poza tym będziecie mieli w sklepie będziecie mogli wpisać kodzik Merezek za niedługo, jeżeli chodzi o Squad Buster. W Brawl Starsie jeszcze nie, no ale w Squad Buster będziecie mogli, widzowie, sobie wpisać. Także naprawdę będzie mi bardzo miło, jak wpiszecie Merezek. Zmieniłem też nick na Merezek, żeby było typowo tak z kodem, żeby było jednolicie. Jest Merezek, no to Merezek też kod, widzowie, ale to jeszcze nie teraz. Dopiero od 29 maja w Squad Buster globalnie będzie to działało. Jeżeli chodzi o potworne jaja w ogóle, bo robiliśmy openingi, widzowie, patrzcie, tutaj wyleciał nam różny ten brok nam wyleciał. Mamy niebieskiego, mamy żółtego, mamy właśnie czerwonego, jest jeszcze chyba czarny? Z tego co wiem, jeszcze jakiś, także no, widzowie, jestem blisko tego baza. Może go odblokuję, może jeszcze otworzę jajka dla klubu, zobaczymy. Nie muszę go mieć, ale nawet, widzowie, jeżeli chodzi o baza, to muszę go w ogóle po pierwsze wbić na hypercharge'a. Czyli potrzebujemy jeszcze raz go ulepszyć i dopiero później hypercharge'a za 5000 jeszcze kupić. I dopiero będę tego skina mógł zobaczyć, jak on działa w grze. Bo jakby inaczej się nie da. Będę chciał też broka wbić, widzowie, na Tysiaka, bo jest bardzo fajne do grania. Tak sobie pograłem i bardzo fajnie mi się grało. Zagrajmy może na początku Angelo, wiecie? Angelo, ten napad z mutacją. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I chciałbym też kupić za błyskotki skina, widzowie, dlatego możecie mi napisać w komentarzu, jakiego skina za błyskotki kupilibyście wy na moim miejscu, nie? Czy to będzie jakiś skinek może do Poco? Do Poco wiem, że ten jest mega ładny. Desperado Poco. Moglibyśmy też go powbijać. Ja wszystko chcę powbijać, widzowie. Patrzcie, wszystko powolutku się wbija. Bibi też mamy na 500 prawie. Naprawdę wszystko idzie w górę. Także moje konto cały czas tutaj, widzowie, cały czas się rozwija. Wiadomo, no większe, mniejsze przerwy jak wyjeżdżam. Teraz miałem ten wyjazd, ale, widzowie, będzie cały czas wbijane. Ja na przykład jeszcze lubię na Mandy. Chciałbym pograć Mandy i wtedy tego skina, magmowa Mandy. Dajcie znać, co myślicie, czy wydajemy błyskotki w jakimś kolejnym odcinku. Ja lecę na napad, zobaczymy, jak dobry. No lepszy na nokaucie byłby Angelo, umówmy się. Nie na napadzie, ale spróbujemy. Bo jak grałem knockout, widzowie, miałem 400 punktów na Angelo, grałem sobie prywatnie knockout z mutacją, to te potrójne strzały sprawiały, że naprawdę ludzie nie mogli wyjść z respa, wiecie, od razu ten knockout to była szybka wygrana tak naprawdę, także serio, no mega Angelo jest szalony, jeżeli chodzi, widzowie, o te tutaj, okej, lecimy, jeżeli chodzi o te strzały, no wiadomo, tutaj, no wiadomo też, że dostałem na łeb, dobra, więc się przyznaję, I'm Brock, okej, czyli ziomek jest Brockiem, spoko, dobrze wiedzieć, ziomeczku, pozdrawiam cię, Brock. Miło poznać. Dobra, teraz tak, dojeżdżamy, myślę, tutaj Spike'a. A to już koniec? Ja nic nie zrobiłem w tej grze, co jest, widzowie? Ale no to rzeczywiście pokazałem klasę, patrzcie, 4000 obrażeń. I w sumie nikt nie miał obrażeń. To była tak szybka gra, bo Melody rozwaliła, wiadomo dlaczego, Melody rozwaliła po prostu save. Gram z nią, pewnie, że z nią gram. Chyba, że nie będzie chciała ze mną zagrać i wyjdzie, no ale wiecie. Ja, widzowie, jeszcze nie mogłem pokazać swojego tutaj, swojej bestii na Angelo, no bo dostałem raz w łeb i tyle. Zaraz wam pokażę, ta mutacja jest naprawdę
mega potężna. Kto ma mutację w ogóle? Ona ma na tej melodii, dobra. Bardzo spoko. Mamy też jakiegoś booma. I teraz tak, ja bym sobie skoczył od razu. I teraz tak, szybciutko, nie wiem, ten skok chyba nie daje jakiegoś mega speeda. Dobra, odpalamy się. I teraz widzowie tak, rozwalamy tutaj, walimy sobie strzałką, kolejna strzałka, w nitę, o, może nie w nitę, niekoniecznie, dobra. Odpalamy sobie, no i tutaj widzowie ta melodia już robi ten save, także ja nawet nie muszę się tutaj denerwować, prawie ją dojechałem tą nitę. Mój błąd, bo troszkę tutaj odwalam, ale widzowie zaraz się ogarnie, patrzcie, tutaj dosłownie, ej, w co ja walnąłem? Przecież w nitę biłem, no co jest, ej, dobra, to jest mega dziwne, bo... Zrobiłem potrójny strzał, jakby nie wpadł w ogóle w nikogo, nie? Totalnie, miałem takie wrażenie, jakby w nikogo nie... Co jest? Ej, o co chodziło? Widzieliście to na nagraniu? Ja to muszę sobie obczaić. Dosłownie, patrzcie, 25,5 tysiąca. Ten ziomek 4 tysiące zrobił tym dynamajkiem. Okej, ziomek, spoko. Dobra, tniemy sobie potworne jajco, widzowie, dla klanu, także będziemy mieli 1114 dokładnie, już wjechało. Nie, no widzowie, ten napad na Angelo to tak, no tak jak myślałem, będzie średnio, nie? No bo serio, umówmy się. To nie jest nic specjalnego, ale zagrajmy sobie na przykład Rankeda i to jest mega fajne, że tutaj mamy nowe, widzowie, super zarośla, to jest nowy tutaj modyfikator, grałem już na tym, fajny, po prostu zarośle na środku rosną i siemano, mamy te zbiory klejnotów, widzowie, to może byśmy wjechali jakiegoś takiego, no tak sobie myślę, nie, czy tu może, no Edgara, nie, ja Bibi lecę, normalnie, Thor, Bibi, widzowie, najwyżej przegram, no i mamy tak, super zarośla, no coś tam, rosną sobie po prostu, wiecie, ja się cieszę, że nie ma tego modyfikatora, który rozwala całą mapę, że w tym sezonie tego nie ma, dlatego zapatruję się na to, że w tym sezonie będzie, widzowie, masterek. Ja wiem, że ten napad nie poszedł mi najlepiej, też troszkę obrażeń zrobiłem, no jakoś nie mogłem ich dobić totalnie, nie, widzieliście, tak, nie mogłem podobijać nikogo, dziwne to było, mega, mega dziwne. Dobra, ten Angelo tam skacze. No Angelo oczywiście nie ma mutacji na rankedach, wiadomka, i to jest dobre, bo gdyby miał swoją mutację na rankedach, to by była masakra, nie? Serio, totalnie. Dobra, bijemy go. No i tyle, widzowie, tyle w sumie. Walnijmy jej tutaj tego ulta, znaczy jej, jemu, bo to Leon. Także widzowie, walnijmy mu tutaj na łeb. Okej, panie Angelo, no, chcesz mi przywalić? Chcesz mi przywalić, ziomeczku? Dobra, jedziemy z nią. I cyk, ziomeczka bijemy. No tak naprawdę, moim zdaniem, wygrywamy to totalnie, nie? Patrzcie to. Odpalamy się. No i tyle. Możemy sobie odpalić teraz leczonko. O, i zarośla się pojawiły, widzicie? Super zarośla potężne. To jest właśnie ten modyfikator. No taki, bym powiedział, że mega OP na pewno dla Rosy. Rosa, myślę, tutaj może fajnie sobie się zboostować w tych krzakach. No bo wiecie, ona potrzebuje tych krzaków, także to akurat mega fajne. Dobra, uciekamy, A nawet zabierzemy im 11 klej, no co tam, będziemy się bawić, normalnie. Także widzicie, mega łatwo się gra, ja po prostu widzowie, jakiś falstarcik. Falstarcik był totalny na tym napadzie. No ale mówię, ta melodia, no nie wiem, robiła dużo, nie? Tylko, że ja po prostu, no, dynamajka dostałem jakiegoś dziwnego. Patrzcie, ja premię do rangi dostaję 175, także ta ranga wbija się sama. Dosłownie. No tu nawet nie trzeba za dużo robić tak naprawdę. Oczywiście karnet też, widzowie, kupiłem, nie wiem, czy to mówiłem, ale karnecik też kupiłem. Mamy bardzo rzadki, widzowie, podwajacze PD. No i tutaj tak sobie myślę, Stew, Bonnie, Bell albo kredyty. Kredyty! Wiecie dlaczego? Bo dostaniemy mech, to po pierwsze, czyli mega tanka fajnego do grania, naprawdę mega dobrego tanka. Jest często przydatna, także będę ją tutaj ulepszał. Poza tym będziemy mogli odblokować kolejnego, czyli na przykład tą Bell. I ta Bell też prawie już będzie odblokowana. Mega bardziej się to opłaca, nie? Już tutaj od waszych rad, widzowie, nie uciekam, tak jak wcześniej. Już wiem, że to się mega opłaca, także wziąłem w ten sposób. Mamy 52 zadymiarzy na 79, widzowie, jak na... Prawie 3 miesiące grania, to myślę całkiem spoko. Oczywiście nie jest to granie free to play, nie? No nie ma co ukrywać, także to akurat wiadomo. I tak, mamy ten w ogóle tego mecha, mamy tą jej przemianę, troszkę ją poulepszam, bo też ją będę chciał mieć na wyższym poziomie. I to mech na pewno, widzowie, sobie pogramy, ale na razie to ona jest tak, no wiecie, średnio do grania. Jeżeli chodzi o Angelo, to wbiłbym mu na mutacji tysiaka i na pewno mu wbiję. Tutaj, widzowie, to jest formalność. Potrzebuję tylko nokautu, żeby na nokaucie była mutacja i wtedy oczywiście na Angelo sobie dojadę tego tysiaka, ale bardziej chcę się skupić na Brocku, także na pewno będzie grane. Jeżeli chodzi o rankedy, zagrajmy jeszcze. Jeszcze nie trafiłem, widzowie, nigdy ten klasyczny, okej. Okay. Super zarośla, okej. Okay. Ale tego wznieś się wysoko, czy jakoś tak, tego trzeciego, tego nowego modyfikatora w ogóle nie trafiłem jeszcze ani razu, także to jest mega, mega dziwne. Ja w ogóle cały czas gram Bibi na tym tutaj, widzowie, granku. Nie wiem w sumie dlaczego, jakoś tak po prostu mi się podoba. Edgarem.
Ja myślę, że Edgarem to tak średnio, tak naprawdę. Weźmy sobie może... A weźmy Broka. Zagrajmy Brokiem tak po prostu. Nie wiem, zobaczymy jak nam pójdzie na tym rankedzie Brokiem. Brok jest bardzo fajny. O właśnie, Brok, a propos Broka. Mamy czarnego Broka naprzeciwko. Czarny Power Ranger, widzowie, kontra niebieski. Kto wygra? Wielkie, potężne starcie, normalnie. Zobaczymy, zobaczymy kto wygra. Na razie, widzowie, wiem tyle, że tutaj, że ja chcę wygrać, że to jest oczywiste. Dobra, po prostu spamujemy ich. Nie bawimy się, ta dostała na głowę. Tutaj tego Broka dojedziemy. Oj, za bardzo spamuję, bo teraz dostałem na głowę. Dobra, widzowie, jest lipa. Powtarzam, jest potężna lipa. No jest potężna. Dobra, mamy jednego. Okej, drugiego. Widzowie, nadrabiam dla teamu. No no Spike, no co ty robisz, gościu, halo. Nie robi się tak, kolego szczerozłoty, nie rób mi tak. Dobra, ta Colette mega do rozwalenia. O, dobra, uciekamy, widzowie. I teraz tak, ja ulcika oczywiście zrobię w tego. O nie. Nie, no nie! Co, ja, widzowie, spanikowałem. Przyznaję, było widać, spanikowałem, bo chciałem dojechać Broka tym i później zmieniłem nagle w nią. To było najgorsze, co mogłem zrobić. Okej? Walnijmy w niego, w tego Broka. Dobra, na spokojnie, widzowie, na spokojnie. O, skoczyłem, zdążyłem. Nie, Spike! No co ty robisz, gościu? No dobra, ja też odwaliłem. Nie wiem, widzowie, jesteśmy słabi, nie? Naprawdę, to co tu się odwala. Ja mam jakoś źle ustawione to wszystko. Dobra, mamy to? Dawaj tego Broka! Brokata dojeżdżamy, Brokata. Nie, no Spike, stary! No nie, ten Spike to naprawdę, ja nie wiem, widzowie. Nie, o! Dobra, żyjemy! Mamy go! A, widzowie, zestrzeliłem Broka, widzieliście to jak pięknie? No, Merezik pokazał klasyk, gwiazda gry, no wiadomo, za dużo razy padłem, ale still. Jakby tutaj, widzowie, sorry, ale panie kolego randomowego leszcza ci dam, bo no serio, no. Już to totalnie, nie wiem, ten Spike nie wiedział co się dzieje. No ale dobra, może nie mógł nic po prostu zrobić. Mimo wszystko, widzowie, ja myślę, że słuszny tutaj, nie tyle reporcik, bo to po prostu randomowy leszcz, nie? Także, no tak jak samo tutaj nam powiedziało. Dobra, dobijmy jeszcze, widzowie, myślę, rangę, tak na nagraniu Golda, a później poza nagraniem oczywiście wbiję sobie o wiele większą, bo to jest oczywiste, że dam radę. Tylko teraz tak, myślę, czy Jesse wjechać? Czy, widzowie, byśmy naprawiali tego naszego złomka, ewentualnie dojedźmy po prostu ich na pełnej na Melodii. Dobra, dojeżdżamy na Melodii. Ja myślę, że tutaj nuty się utrzymują dłużej, byłoby okej. Tarcza, tutaj też tarcza. Dobra, po prostu wjeżdżamy w safe. Colette, Melody i... No i co, i Shelly? No to tak średnio, no ale dobra, niech ci będzie ta Shelly. No chłop trochę tak, nie wiem, od czapy to piknął. Bo wiecie, no tak na dziewiątym... Jak macie jakąś postać na dziewiątym... Nie grajcie, nie? Znaczy no... Może jeszcze w diamencie, w goldzie... Znaczy no na pewno no, w brązie, w silverze, okej. Okay. W goldzie też? Znaczy w goldzie, silverze i brązie chciałem powiedzieć. Brąz, silver, gold. To okej. Okay. To jeszcze dziewiątym zagracie, ale od diamentu w górę to raczej nie grajcie, bo to wkurza ludzi, nie? Po prostu może to wkurzyć ludzi. Dobra, dojeżdżamy. I teraz tak, dajemy sobie tarczu, nie? Dobra, na spokojnie, widzowie, na spokojnie. Dajemy teraz tego Edgara. Dobra, dużo obiliśmy, 50%. Troszkę ja źle robię, powinienem biegać chyba wokół tego sejfu, byłoby łatwiej, nie? Tak naprawdę. Także popłaczemy sobie. Przyznamy się, że jesteśmy słabi i tyle. Dobra, dojeżdżamy tego Edgara. Aha, chyba że... Nasza, czekajcie, to Shelly zrobiła? Nawet nie wiem kto, ale bardzo dobrych ludzi nam dobiera, serio. No tutaj nie mam w ogóle nic do powiedzenia, mega dobrze. Także widzowie, jak widzicie, ranga się szybko wbija, bo dostaje mega dużą premię. I do Hanka mam skina. Hank Rekin. Dobra, wyposażamy. Pięknie. Hank Rekin na koniec. Także widzowie, myślę, że bardzo ładne zakończenie. Oczywiście od dzisiaj odcinki będą codziennie, bo już wróciłem. Także widzowie, w następnym pewnie sprawdzimy tego baza. Ja postaram się, widzowie, wbijać te tysiaki kolejne. Kolejne 30 rangi i wbijanie mastera to jest cel na ten sezon. 27 dni mamy, także mamy dużo czasu.